Witam Państwa ponownie. Rozpoczynamy kolejną odsłonę gorących pytań telewizji w Polsce.pl. W pierwszej części rozmawialiśmy o immunitecie sędziowskim i będziemy kontynuować tę kwestię. Moimi gośćmi są pani profesor Genowefa Grabowska. Ponownie witam panią profesor. Dzień dobry państwu. I pan sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Witam pana sędziego raz jeszcze. Dzień dobry. Panie sędzio, bo nie skończył pan myśli w pierwszej części naszego spotkania. Mówiliśmy o decyzji TSUE dotyczącej rzekomego zawieszenia, zamrożenia Izby Dyscyplinarnej. Zwrócił pan uwagę, że kwestie dotyczące tych nominacji sędziowskich, prezydenckich są, mówiąc kolokwialnie, nie każdy z naszych widzów jest prawnikiem, są nie do ruszenia. I nawet TSUE uznał, że rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce. To prawda, oczywiście, że tak. Chcę dodać, że poszczególne zapisy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada ubiegłego roku są przedmiotem pokrętnych, powiedziałbym nawet, ucieknę się od tego mocnego określenia, fałszywych wypowiedzi publicznych, ponieważ wyrok ten traktowany jest niezmiernie wybiórczo, a przez to zatraca się jego wymowę. Natomiast pan redaktor wspominał o postanowieniu zabezpieczającym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 kwietnia 2020 roku, który dotyczy działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Istotnie, Polska została wówczas w ramach środka zabezpieczającego zobowiązana do zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących, uwaga, właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Sprawy postępowania immunitetowe nie są, wedle niekwestionowanych poglądów orzecznictwa i doktryny, postępowaniami dyscyplinarnymi. Wobec powyższego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego także w świetle tego postanowienia zabezpieczającego może orzekać w kwestiach immunitetowych, jakkolwiek samo zagadnienie formuły tego postanowienia zabezpieczającego, jego wykonalności, w którym Polska, Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana do ingerencji w ustawodawstwo i do pilnej ingerencji w ustawodawstwo, sama wykonalność takiego postanowienia w moim przekonaniu budzi głębokie wątpliwości. Niemniej nie ulega żadnej kwestii, że postanowienie zabezpieczające z kwietnia bieżącego roku nie podważa działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach immunitetowych. To jest oczywiste. Dokładnie. Moi drodzy goście, sytuację niestety mamy taką, że życie przyniosło i rzeczywistość, życie przede wszystkim przyniosło nam przykład, konkretny przykład na dotyczący tej naszej szerokiej dyskusji na temat immunitetu sędziowskiego. Pani sędzia Beata Morawiec, to była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, rzeczywiście uchylono jej immunitet w pierwszej instancji, zaznaczam, w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sprawa jest powszechnie znana. Prokuratura Krajowa twierdzi, że pani prezes miała przyjąć korzyść majątkową, kontaktować się ze stroną w trakcie trwania procesu oraz rzekomo napisać opinię, która właściwie była na podstawie fikcyjnej umowy, czy właściwie opinia również miała być fikcyjna. Absolutnie nie rozstrzygamy tej sprawy. Jestem bardzo daleki, drodzy państwo, od tego, czy pani sędzia jest winna, czy nie jest winna. Nie my będziemy o tym decydować, ale mam nadzieję, że niezawisły sąd. Natomiast no to jest taki przykład bardzo, bardzo mocny na dyskusję na temat immunitetu sędziowskiego. Pani sędzia Beata, pani sędzia się nie stawiła w sądzie najwyższym, pani sędzia Morawiec. No tutaj zaczęły być dyskusje, dlaczego tak, dlaczego nie. Natomiast no, sąd rzeczywiście w pierwszej instancji wydał taką decyzję, podkreślił, że obrona nie przekonała w żaden sposób pana sędziego Tomczyńskiego, który w tej sprawie orzekał. Pani profesor, czy tego typu sprawy, tego typu trudne kwestie, one będą się mnożyły, czy może trzeba zmian w prawie w taki sposób, żeby do pewnych zgrzytów tutaj nie dochodziło? Jak pani ocenia całą tę sprawę, całą tę dyskusję wokół pani sędzi Morawiec, wokół przede wszystkim kwestii prawnych, bo tu jest najważniejsze dla nas?
No wydaje się, że to jest normalna sytuacja. Jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, trzeba to podejrzenie wyjaśnić. Trzeba uruchomić taki mechanizm, takie procedury, które pozwolą na odpowiedź, było czy nie było. Tu chodzi o fakty. No i pamiętajmy, że przecież tu nie chodzi o fakty związane z wykonywaniem tego, co sędzia na co dzień robi. Tu nikt nie ingeruje w wyroki. Tu jest kwestia jednak zachowania sędziego i oceny, czy ono było zgodne z obowiązującym prawem, głównie prawem karnym, czy nie. Ja osobiście dziwię się, że jest taki opór i do tego stopnia daleko posunięta agresja przeciwko temu, by sprawę spokojnie do końca wyjaśnić. Pamiętam wiele analogicznych sytuacji w Parlamencie Europejskim, kiedy wobec posłów były wszczynane na poziomie ustawodawstw krajowych rozmaite formułowane zarzuty, wszczynane miały być rozprawy, procedury i wtedy Parlament Europejski musiał zdjąć z takiego sędziego immunitet. I zdarzało się bardzo często, że kiedy ta sprawa stawała na posiedzeniu, bo musiała stanąć na posiedzeniu plenarnym, zainteresowany wstawał i mówił: tak, ja proszę o zdjęcie immunitetu, ja chcę sprawę wyjaśnić. Ja jestem niewinny i w związku z tym chcę przed sądem w moim kraju wyraźnie to oświadczyć. Więc tego typu z góry zakładanie, że ja się chowam za immunitetem, no nie jest dobre dla zainteresowanej, bo wskazuje, że nie chcę po prostu, obojętnie z jakich powodów, obojętnie jak to uzasadni, czy względami politycznymi, na które się powołuje, czy innymi, uzasadnienie jest nieważne. Pozostaje poważny cień. Pozostaje cień, że za tym coś się kryje, a sędzia nie powinien mieć jak gdyby za sobą z tyłu żadnych tego typu podejrzeń. Powinien być absolutnie czysty i powinien sam zrzucić z siebie to, co inni mu na barki wkładają, a więc wyjaśnić spokojnie, jak rzecz się miała i wtedy już można dalej funkcjonować z otwartą przyłbicą. Natomiast tak, jeżeli ten immunitet nie będzie zdjęty, to ta sprawa będzie się za zainteresowaną ciągnęła i zawsze w sytuacjach wątpliwych ktoś wyjdzie, powoła się, przypomni, oskarży. Po co? No to rzeczywiście niepotrzebne. Ja oczywiście mam też taką nadzieję, że te podnoszone przez prokuraturę krajową argumenty po prostu się nie sprawdzą. No nie wyobrażam sobie, że sędzia mogłaby przyjmować korzyści majątkowe, czy po prostu oszukiwać państwo, sąd, pisząc fikcyjne opinie prawne. Mam nadzieję, że to się nie potwierdzi. To też dla dobra polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale zobaczymy. Natomiast, drodzy państwo, zanim oddam głos panu sędziemu, to posłuchajmy takiego, bo to by doszło do spotkania pod Sądem Najwyższym i tam były artykułowane tezy głównie ze strony obrony, obrońców pani Beaty Morawiec. Posłuchajmy krótkiego fragmentu. Beata Morawiec jest sędzią odważnym, jest przewodniczącą Stowarzyszenia Sędziowskiego. W sposób otwarty krytykuje tak zwaną reformę sprawiedliwości i wygrała proces z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. I teraz państwo wykorzystuje cały swój mechanizm, wszystkie możliwości po to, żeby zniszczyć jej autorytet, ośmieszyć i jeszcze karnie ukarać. Co ma wspólnego sprawa i postępowanie w prokuraturze z wygranym, tu zaznaczam w pierwszej instancji, sprawę z panem Zbigniewem Ziobro, to pozostawiam bez odpowiedzi, bo ja tego związku nie widzę. Ale panie sędzio, bo widzimy taką sytuację, w której wychodzą ci obrońcy pani Beaty Morawiec. Oni mają do tego oczywiście prawo. Pani Beata Morawiec ma prawo się bronić, broni się. Natomiast uderza mnie to, że wplątana jest w tę sprawę polityka. A to jest sprawa dotycząca, jeśli się oczywiście potwierdzą zarzuty, dość pospolitego jednak, jakby nie było, przestępstwa kryminalnego. W związku z powyższym, skąd te argumenty polityczne, dlaczego są podnoszone, jak pan sądzi? Oczywiście chodzi tutaj o podnoszenie argumentów, które istotnie mogą być uznane za argumenty natury politycznej, ponieważ nie podnosi się, bo podnosić nie można, kwestii o naturze dowodowej, kwestii o charakterze dowodowym. Wypowiadają się w obronie pani sędzi Morawiec
prawnicy, sędziowie, nie słyszałem żadnej wypowiedzi, która obejmowałaby zagadnienia natury dowodowej. To znaczy nie powiedział nikt, kto neguje dowody, a jeśli tak, to jakie i na jakiej podstawie. Ja pomijam sytuację, że materiał dowodowy na etapie postępowania przygotowawczego jest niejawny. Ale jeżeli występuje się w obronie sędziego poprzez twardą, stanowczą, wręcz agresywną negację działań organów władzy publicznej, to trzeba mieć racjonalne podstawy. Jeżeli tych podstaw nie ma, mamy do czynienia z przypuszczeniami, mamy do czynienia z supozycjami, z wypowiedziami istotnie mającymi charakter polityczny. To znaczy skierowane są w ogólności przeciwko funkcjonowaniu organów władzy publicznej, natomiast nie mają charakteru prawnego, nie odnoszą się do materiału dowodowego. Nie usłyszeliśmy od tych obrońców, jakie dowody są przez nich negowane. Rzeczywiście ta sprawa jest uderzająca, ale jeszcze jedna kwestia występuje w tym temacie. Niestety, polskie stowarzyszenia sędziowskie, bardzo często niestety skrajnie upolitycznione, mówię to ze smutkiem, ale także środowiska i stowarzyszenia sędziowskie w Europie wzywają Komisję Europejską, by ta coś zrobiła z tą sprawą. Mówię o tej sprawie pani Beaty Morawiec. I uderza mnie to, tu kieruję pytanie do pani profesor Genowefy Grabowskiej, jak to jest, że niezawiśli podobno sędziowie zwracają się do organu stricte politycznego, którym jest Komisja Europejska, żeby ona rozstrzygała kwestie dotyczące postępowania, no w tym przypadku jeszcze no, prokuratorskiego, w tym sensie, że jeżeli rzeczywiście immunitet, zdjęcie immunitetu się uprawomocni, no to prawdopodobnie pani sędzia usłyszy zarzut. No nie, to jest zupełnie niewłaściwy adresat. Komisja Europejska nie ma ani tytułu, ani uprawnień, żeby zajmować się indywidualnymi kwestiami czy statusem jednego z sędziów, jednego z dziesiątek tysięcy sędziów europejskich, więc adresat jest zupełnie chybiony. Rozumiałabym, gdyby zainteresowana po procesie, uważając, że proces był źle przeprowadzony, że została skrzywdzona, gdyby zwróciła się do innej instytucji europejskiej, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale musiałaby mieć już w ręku nie tylko sam fakt, jak w tej chwili, że się czuje politycznie zdegradowana i źle potraktowana, tylko musiałaby mieć twarde dowody w postaci wyroku sądowego wskazującego, że popełniono określone błędy, które powodują naruszenie jej praw jako człowieka. Bo tym zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale Komisja Europejska nie zajmuje się indywidualnymi przypadkami. Gdyby tak było, to proszę sobie wyobrazić, ile skarg wpływałoby, a to na przykład zabito dziennikarkę na Malcie, więc Komisja Europejska powinna zacząć działać. Oczywiście mówi się o tym, ale mówi się w kontekście niewyjaśnienia tej sprawy. Natomiast komisja tego typu działań nie podejmuje. Wydaje mi się, że tego typu sygnały mają jak gdyby iść za ciosem i wskazywać na chęć uzupełnienia tego ostatniego raportu, który Komisja Europejska przygotowała a propos praworządności, stanu praworządności w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Więc tu chciano by wkomponować ten przypadek w coś, co już jest wobec Polski, nie zawsze, w większości niekorzystnie sformułowane, ale tutaj wszystko się dzieje zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przecież nie ma naruszenia procedur w tym postępowaniu. Izba dyscyplinarna w tej chwili, w pierwszej instancji, podjęła decyzję o uchyleniu immunitetu, a co będzie dalej? Zobaczmy. Czy w drugiej instancji, w szerszym składzie Izba Dyscyplinarna tę decyzję utrzyma, czy nie, to dopiero zobaczymy. Czy pojawią się nowe argumenty, prawne argumenty, niepolityczne, więc wtedy będziemy widzieli. No a jeżeli być może w międzyczasie zainteresowana dojdzie do wniosku, że warto jednak przyspieszyć tę procedurę, pójść za ciosem,
ciosem i stanąć przed sądem, wyjaśniając, że mylne są, złe dowody, nie ma uzasadnienia dla nich, i oczyścić się po prostu. Drodzy państwo, no miejmy nadzieję, że tak się stanie, ta sprawa zostanie wyjaśniona, ale dogłębnie wyjaśniona, i naprawdę na każdej płaszczyźnie tego wymaga dobro nas wszystkich, po prostu Polaków. No, wymiar sprawiedliwości jest tak samo istotną kwestią jak służba ochrony, jak ochrona zdrowia czy edukacja. Drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi była pani profesor Genowefa Grabowska. Bardzo serdecznie dziękuję, pani profesor. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Bardzo serdecznie dziękuję, panie sędzio. Dziękuję. Drodzy państwo, kończymy rozmowę z ekspertami, z wybitnymi prawnikami właśnie na temat kwestii prawnych, a wracamy za moment z wybitnymi publicystkami. Będziemy już poruszać kwestie stricte polityczne. Zapraszam po krótkiej przerwie.